W tym filmie przedstawię Ci wybrane właściwości fizyczne alkoholi. Alkohole są to związki organiczne zbudowane z łańcucha węglowego i przynajmniej jednej grupy hydroksylowej przyłączonej do atomu węgla o hybrydyzacji sp3. W atomie tlenu w grupie hydroksylowej znajdują się dwie niewiążące pary elektronowe. Jeśli porównamy budowę alkoholu do cząsteczki wody, to możemy wydedukować kilka jego właściwości fizycznych. Przypomnę, że cząsteczka wody ma budowę dipolową. Atom tlenu połączony jest z dwoma mniej elektrojemnymi atomami wodoru, przez co na atomie tlenu skupia się częściowy ładunek ujemny. Tlen przyciąga w swoim kierunku wiążącą parę elektronową wodór-tlen. Natomiast na atomach wodoru mamy do czynienia z częściowym ładunkiem dodatnim. W roztworze wodnym znajduje się wiele cząsteczek wody i te cząsteczki oddziałują ze sobą. Powstaje wiązanie między cząstkowym ładunkiem dodatnim w jednej cząsteczce, a cząstkowym ładunkiem ujemnym w kolejnej. Takie wiązanie międzycząsteczkowe to wiązanie wodorowe. Podobne wiązanie możemy otrzymać między dwoma cząsteczkami alkoholu. Załóżmy, że mamy wodny roztwór metanolu. Po pierwsze, wiązanie wodorowe powstanie między dwoma cząsteczkami metanolu. Atom wodoru o cząstkowym ładunku dodatnim będzie oddziaływał z atomem tlenu z innej cząsteczki. Atom tlenu jest obdarzony cząstkowym ładunkiem ujemnym. Co więcej, w roztworze wodnym cząsteczki metanolu mogą oddziaływać również z cząsteczkami wody. Przez utworzenie wiązań wodorowych metanol pomimo niskiej masy cząsteczkowej ma stosunkowo wysoką temperaturę wrzenia. Potrzeba dużej porcji energii, aby zerwać te wszystkie oddziaływania i przeprowadzić metanol w stan pary. Dodatkowo, dzięki polarnej budowie, metanol jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach polarnych, czyli m.in. w wodzie. Z wodą metanol miesza się w każdych proporcjach. Jednak im dłuższy łańcuch węglowy, tym rozpuszczalność alkoholi w wodzie maleje. Natomiast temperatura wrzenia wzrasta. Zastanówmy się, czemu tak się dzieje. Załóżmy, że masz roztwór butanolu, alkoholu nasyconego o 4 atomach węgla w cząsteczce. Tlen ma na sobie skumulowany częściowy ładunek ujemny, a atom wodoru, ten z grupy hydroksylowej, ma częściowy ładunek dodatni. Sytuacja taka sama jak w przypadku metanolu. Jednak zobacz, że tu w butanolu masz dłuższy łańcuch węglowodorowy. Węglowodory mają budowę niepolarną, więc ta część cząsteczki nie chce rozpuszczać się w polarnej wodzie. Niemniej jednak, butanol ma na tyle krótki łańcuch, że nadal polarna grupa hydroksylowa ma duży wpływ na właściwości fizyczne butanolu. I cząsteczka tego alkoholu rozpuszcza się w wodzie, ale o wiele słabiej niż cząsteczki metanolu. Warto zapamiętać, że im dłuższy łańcuch węglowodorowy, tym mniej polarny jest alkohol. A co za tym idzie? Tym słabiej rozpuszczalny w rozpuszczalnikach polarnych, a lepiej rozpuszczalny w rozpuszczalnikach niepolarnych. Jeśli wzięlibyśmy na przykład dekanol, to byłby on nierozpuszczalny w wodzie, ale dobrze rozpuszczałby się na przykład w benzynie. Przejdźmy do kolejnej kwestii. Temperatura wrzenia. Wyjaśniliśmy już sobie, że alkohole o niewielkiej masie cząsteczkowej tworzą wiązania wodorowe. I stąd potrzeba więcej energii, aby przeprowadzić je w stan pary. Jednak temperatura wrzenia alkoholi wzrasta wraz z masą cząsteczkową. A przecież polarność alkoholi wraz z masą cząsteczkową będzie maleć. A co za tym idzie, w danej objętości będzie maleć liczba utworzonych wiązań wodorowych. Jednak pamiętaj, że oddziaływania międzycząsteczkowe to nie tylko wiązanie wodorowe. Możemy mieć też do czynienia z innymi oddziaływaniami. Na przykład z siłami van der Waalsa. Im dłuższe łańcuchy węglowodorowe, tym więcej możliwości na oddziaływania. Z jednej strony masz zawsze jakieś wiązanie wodorowe, z drugiej strony im więcej atomów węgla, tym możesz mieć więcej innych oddziaływań. Ogólnie cząsteczki węglowodorów są obojętne elektrycznie. Jednak z powodu migracji elektronów w cząsteczce może gdzieś powstać tymczasowy ładunek ujemny. Przykładowo, po tej stronie cząsteczki nagle możesz mieć więcej elektronów, a przez to w tej cząsteczce, w tym miejscu elektrony mogą nieznacznie się oddalić, przez co uzyska się częściowy ładunek dodatni. Powstały tu tak zwane dipole indukowane. A w takim przypadku
możemy mieć do czynienia z tak zwanymi dyspersyjnymi siłami Londona. Oddziaływania van der Waalsa, czy też siły Londona, są bardzo słabymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, ale w związku z tym, że wzrasta długość łańcucha węglowodorowego, łańcuchy mogą zacząć nawet plątać się ze sobą, a tym samym oddziaływań międzycząsteczkowych będzie coraz więcej. Podsumowując, wraz ze wzrostem długości łańcucha maleje rozpuszczalność w rozpuszczalnikach polarnych, a wzrasta rozpuszczalność w rozpuszczalnikach niepolarnych. Alkohole o małej liczbie atomów węgla w cząsteczce mieszają się z wodą w każdej proporcji. Wraz ze wzrostem długości łańcucha wzrasta liczba oddziaływań międzycząsteczkowych, a tym samym wzrasta temperatura wrzenia alkoholi.